This doesn't look like Diagon Alley. No to trafiliśmy sobie na ulicę Pokątną i swoją drogą, jak mogliście zauważyć, coś co chciałem wam powiedzieć. Te ekrany ładowania będą troszeczkę skracane, w sensie będziecie je widzieć, ale ja troszeczkę je zedytuję. Dlatego, że no jak mogliście zobaczyć na początku po pierwszym ekranie ładowania, no troszeczkę gra lubi się ładować i oczywiście ekrany ładowania się różnią między wersjami. Na przykład w wersji na GameCube'a i Xboxa zupełnie inaczej wygląda ekran ładowania i troszeczkę szybciej się gra ładuje, no bo nie oszukujmy się, no GameCube i Xbox chodzą tam chyba nawet w 60 czy tam w 50 FPS-ach. No a niestety wersja na PS2 25 i to jest taki malutki problem, a nawet chyba w 29, nie wiem, coś takiego. Tak więc, że tak powiem, idźmy dalej z gierką, zobaczmy co i jak i gdzie tutaj będzie. It's Lucius and Draco Malfoy. Touch nothing, Draco. Ah, Mr. Borgin. Mr. Malfoy, what a pleasure to see you again. The Ministry of Magic is conducting more raids, and I have a few more items like this at home that might embarrass me. Items that you are willing to sell? Correct. I'll expect you tomorrow at the manor to pick them up. Good day. Good day, Mr. Malfoy. No to nieźle, kurde. To jeszcze tutaj Luciusza Malfoya żeśmy spotkali, jak i kurczę samego Draco Malfoya. No i pana Borgiego w sumie. Tak więc teraz będziemy musieli troszeczkę uważać, ponieważ jak widzieliście, on zostawił księgę, którą warto byłoby sobie otworzyć i zobaczyć, co tam ciekawego kryje się za tą księgą. Tylko pod warunkiem, że ta ręka mnie nie zaatakuje, ponieważ jak sobie ćwiczyłem, to niejednokrotnie mnie ona atakowała. Właśnie, zaczynamy. Yeah! Udało się! Okej, więc nauczyliśmy się czaru Lumos! A więc Lumos sobie chwilowo przypiszę pod kółko. Nie żeby coś, po prostu przypiszemy sobie pod kółeczko Lumos i teraz możemy jechać z koksem. Swoją drogą te ekrany ładowania trochę są brzydkie w mojej opinii, w sensie są fajne nawet, ale lepiej wyglądają te z wersji na PS1 Kamienia i Komnaty Tajemnic. I kurde, to niezły sklep pana... Pan Borgin? On się chyba tak nazywa? Czekajcie, aż zobaczymy sobie w zadaniach. To nawet mapę mamy. Borgin i Bergs. No właśnie, i to taki ciekawy sklep, w którym, nie będę tego ukrywał, mamy jakieś tutaj... Nie wiem nawet jak to nazwać. Coś a la piwnica połączona z jakąś jaskinią? Nie wiem, posrane to w mojej opinii, ale... Okej, to jest świat Harry'ego Pottera, tutaj wszystko jest możliwe, nie ukrywajmy tego. I możemy teraz przejść przez tajne przejście! Oh yeah! I gdzie my jesteśmy teraz? Cholera jasna! Co to ma znaczyć? Tia, konfrontacja z trollami. To niezłe trolle, kurde. Śmieszki jedne. Muszą mi przeszkadzać w tym momencie. A raczej chyba nawet jeden śmieszek, no bo nie oszukujmy się, ale to prawdopodobnie tylko jeden śmieszek mnie tutaj chce atakować. I swoją drogą, warto zapisać sobie gierkę, ponieważ pamiętam jak byłem u Sebastiana ostatnio i tu swoją drogą macie mój save testowy.
Ja sobie nadpiszę na drugi slot. Jak byłem u Sebastiana ostatnio, w lutym, tam, czyli 3 miesiące temu, to jak graliśmy sobie w wersję GameCube'ową, to zdarzył się jeden bug, który mam nadzieję, że się teraz nie zdarzy. Raczej bug, który mam nadzieję, że się teraz nie zdarzy. Bądźmy poprawni językowo, a nie niepoprawni językowo. I nie będę tego ukrywał, że... No mam nadzieję, że jako tako to będzie wyglądać, a nie, że będę musiał restartować, bo troszeczkę się zdenerwuję i się wpienię, lekko mówiąc. Dobra, trolle chyba są pokonane w tym momencie. No, no nie do końca. Okej, fajnie, dłubiesz w nosie. Nie ma czym się chwalić w tym momencie. Więc teraz przejdę do buga, który mi się wydarzył, jeżeli chodzi o granie w tę gierkę na konsoli Nintendo GameCube, a... No tak, w sumie na konsoli Nintendo GameCube, chociaż wtedy graliśmy w to na Wii, ale no wiecie o co chodzi, pierwotnie ta gra na GameCube'a wyszła. Mianowicie tej klatki tutaj nie było. I ja byłem bardzo zdenerwowany wtedy, bo to oznaczało jedno, że musiałem restartować. I Seba był tego świadkiem. Seba wam to potwierdzi, jeżeli będzie oglądał ten let's play. Że coś takiego miało miejsce i troszeczkę nielicho się zdenerwowałem i się bardzo zdziwiłem, że coś takiego ma miejsce. Dobra. Jezus Maria, myślałem, że się troll zbugował, ale ja bym wtedy miał rage'a, nie? Bez kitu. Ja pierdziele, ale się wystraszyłem. No już, do klatki, kurde, no paruwo jedna, wyłaź! O Boże święty, kurde, ale on jest uciążliwy ten troll. No weź do klatki, no, gościu, nie wkurwiaj mnie nawet. No, jeszcze ja padłem, świetnie, naprawdę, good gra. No, teraz to wleciał do klatki, kurde. Tylko teraz ten drugi musi jeszcze wlecieć. Swoją drogą, jak mogliście też zobaczyć, żaby w tej gierce, chocolate frogi, innymi słowy, musimy gonić w pewien sposób. O, i karta! Patrzcie na to! Co tu mamy? Kolejna karta, już trzecia? Tak, kurde, szybko? Ładnie nam idzie. Aż sobie wejdziemy, kurde, w folio magii, zobaczyć, kogo tym razem żeśmy zdobyli. Daisy Doddridge. A, to znamy już, kurczę. 1467-1555. No, tak więc to już nam wszystkim jest dobrze znana karta czarodziejów. Tak więc, no dobra, tutaj troszeczkę dałem dupy, ponieważ to nie jest wina gry, to jest bardziej moja wina, że gram jak totalna lebiega. No ale tak to czasami jest, niestety. A w szczególności, że ja gram w pierwszy raz od bardzo dawna w wersję na PS2, tak więc... No będzie to też kolejny powiew świeżości, powiew różnych takich rzeczy. I co tu mamy w ogóle w skrzynce? Okej, dobra. Tak więc, no nie pozostaje nam nic innego jak podejść do tego tutaj magicznego stanowiska i wy już chyba widzicie, co trzeba teraz zrobić. Dokładnie tak, trzeba wezwać Hedwigę, coś co było bardzo często używane w kamieniu filozoficznym na PS2, tak więc... Hedwig!
Okej, tak szybko żeś przyleciała? Here you go. Brilliant. Thanks, Hedwig. Kurde, co ona taka jest szybka? Czyżby Hedwiga była speedrunnerką teraz? Ja pierniczę, dosłownie. Przecież pamiętam, jak to w wersji na PS2 Kamienia Filozoficznego Mozolny było, że tam trochę ta sekwencja trwała. A tutaj coś takiego mamy? Kurczę, ładnie. No i teraz oczywiście sekcja, której bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o początek tej gry. Mianowicie musimy teraz naprawdę bardzo rozsądnie i z rozwagą używać Lumosa i przede wszystkim uważać właśnie na te tutaj pęknięcia w podłodze, bo no widzicie, jak to wygląda, no widzicie, co ja tu mogę wam więcej powiedzieć. Wow! No właśnie tak. Ja pierdzielę, ale to żałosne było w tym momencie. O, dobra, udało się. Nie! Kurde! Ja pierdzielę. Jezus Maria, ile dziur w suficie żeśmy zrobili, naprawdę. To jest masakra jakaś. Dobra, w tamtą, chociaż, kurczę, w tamtą stronę bym się pokierował ze względu na skrzynkę, bo jestem ciekaw, co tam jest. Dobra, poświęćmy się, może, kurde, coś będzie ciekawego tam na nas czekać, bo jeżeli, kurde, to będzie jakieś gówno, no to się wkurwię, że niepotrzebnie swój czas tracę. Dobra, co tu mamy? Karta kolejna! Patrzcie, kurde, ale jestem teraz ten... Hunter, kurde, tych kart. Dymfa Furmycz. 1612-1698. Nie pamiętam, czy ta karta była jakkolwiek przedstawiana w jakiejkolwiek wersji. Znaczy, na pewno nie było jej w wersji PS1, ale podejrzewam, że była w wersji na PC-ta, tak więc tutaj będziecie mieli wklejony tekst z przetłumaczeniem. Tyle mogę od siebie dodać. I jak ktoś chce sobie tam zapauzować, to sobie zapauzuje i przeczyta, co tam było dokładnie napisane. A my teraz idziemy dalej. Możemy przejść tutaj i możemy w sumie nie przejść tutaj, bo tutaj są drzwi zamknięte, tak więc chyba przechodzimy tędy, tak mi się wydaje. No to tak to się prezentuje ta ulica, kurde, pokątna. Co ładne dymy, kurczę, pieczone. Tutaj coś też mamy. Też wypadałoby tam się jakoś dostać, tylko żeby tam się dostać, to najpierw potrzebujemy odblokować sobie tą bramę, a żeby odblokować tę bramę, to musimy znaleźć przycisk, a żeby znaleźć przycisk, to po prostu musimy eksplorować, więc tak też zróbmy, tak też uczyńmy. I tutaj coś widzę interesującego, więc odsuńmy sobie to dokładnie. Ciśnijmy. O! Już się nam brama odblokowała. To można zobaczyć, co tam, kurczę, ciekawego jest. I tak też uczynimy. Kurde, ładnie mi się powiem wam szczerze, naprawdę bardzo ładnie mi się podoba ulica pokątna. Bardzo fajnie została zrobiona. Okej, co tu mamy w tej skrzynce? No nie gadajcie, że kolejna karta, ja pierniczę. Piąta karta już. Dobra, kogo mamy tym razem w folio magii? Gulliver Pokeby, 1750-1839. Okej, okay, tu będziecie mieli przetłumaczone, co to tam jest dokładnie opisane. Bo czemu by nie? Jeżeli ktoś chce, to sobie zapauzuje. A my za ten czas gramy dalej i wciskamy kolejny przycisk. Ogólnie powiem wam szczerze, że cieszę się, że robię tę serię w sesjach, tak jak Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic na PS1, ponieważ dzięki temu, że robię to w sesji,
to będę miał troszeczkę odcinków nagranych na zapas, ponieważ po raz kolejny przypomnę, ja to nagrywam 11 maja o godzinie teraz 9:21 i jeszcze zanim nagrywałem tę sesję, w sensie, bo to mogę powiedzieć teraz w czasie przeszłym, mimo że nagrywam wciąż, zanim zabrałem się za nagranie tej sesji, to nagrywałem jeszcze Zaginioną Granicę do końca. W sensie, może nie do końca gry, ale przynajmniej tam dokończyłem sesję, którą zacząłem w poniedziałek, tak więc... No będę teraz miał ładny sobie zapas materiałów. Tak więc, przejdźmy dalej w takim razie. Dobra, tak więc jesteśmy już na właściwym miejscu i warto sobie gierkę zapisać. Tak na wszelki wypadek, gdyby coś miało się niedobrego wydarzyć. Zapiszemy sobie tutaj. Oczywiście, że tak. 5 kart czarodziei już mamy, kurde, zebrane. Pewnie mielibyśmy szóstą, gdyby nie fakt, że tam w noże, jakby to można powiedzieć, ominąłem tą jedną... ten jeden punkt, żeby wycelować i podejrzewam, że tam właśnie była... ta karta Borgin and Bergs zamknięte, dobra. Więc znajdujemy się teraz właśnie na ulicy Pokątnej, co już wcześniej wspominałem. I tak to prezentuje się ta ulica. Powiem wam szczerze, że względem wersji na PS1 to widać tutaj solidność i ładnie tutaj się... Może nawet nie tyle co przygotowali, co naprawdę bardzo ładnie tutaj zrobili tą ulicę Pokątną. Co tu mamy zrobić? Coś miałem przez chwilę. Coś przez chwilę widzieliście? Miałem takie, ten, X, że mógłbym coś wejść w czymś, w interakcję. Ale może nie, mi się tak wydawało. O, a kogo my tutaj mamy? Harry, we hoped you'd only gone one fireplace too far. I was frantic with worry. What's wrong, Ginny? You don't look very happy. The flu powder went wrong, and I dropped all my things in the fireplaces I passed. Would you like me to go and look for them? That's so kind of you, Harry, but I think you'll need to get your things first. What was on your school list? A copy of the Standard Book of Spells, Grade 2, from Flourish and Blotts, and a new potion bar from Mole Peppers. Well, let's all go to Flourish and Blotts then. Oh, and you might need this. It fell into the heart when you used the flu powder. A silver sickle! Thanks, Mrs. Weasley. Come on, Harry. Let's go to Flourish and Blotts. No to ładnie, zdobyliśmy, kurde, pierwszego sykla, czyli walutę jakby w Harrym Potterze. I teraz tak, będziemy musieli udać się do biblioteki, można by to powiedzieć. Flourish i Blotts. Chociaż ja osobiście, no mówię, nazwę to po prostu biblioteką, tak więc musimy udać się do biblioteki, żeby nabyć książkę na drugi rok, na drugi semestr. Chociaż nie, no prędzej drugi rok, bo semestr to tak dziwnie brzmi. I musimy, no, pomóc tej, no Ginny, kurczę, coś tam też dla niej kupić, tak więc Gringotts Bank, który przed chwilą widzieliście, jest zamknięty, całe kurwa szczęście. I gdzie tutaj możemy teraz pójść? Tutaj? Nie wiem. Nie, tutaj również nie chcę iść. Pozobaczmy sobie, poeksplorujmy sobie co i jak i gdzie. Tu mamy zamknięte, więc tu nawet w ogóle nie wejdziemy. Close, wszędzie close, kurcze pieczone, wszędzie wszystko pozamykane. Dobra, więc może podejdźmy do tego pierwszego sklepu, który był dla nas czynny. Nie ten. O, właśnie tutaj. Wejdźmy sobie tutaj zobaczyć. A, tu jest ten sklep, gdzie będziemy musieli ten, nabyć eliksir. Tja, więc to jeszcze nie tutaj, więc trochę za wcześnie tutaj przyszedłem. Więc trzeba się stąd ewakuować. Tak więc poszukujemy tego wtedy pierwszego sklepu, do którego mieliśmy wejść. Gdzie on jest? O, gdzie jest sklepik? Gdzie jest sklepik? I go znalazłem.
No, właśnie tego sklepu szukałem. Czas, kurde. I'd like to buy that, please. The Standard Book of Spells, grade 2, by Miranda Goshawk. Ah, now that would be one sickle. Thank you. With the knowledge contained in this book, you'll be able to cast more powerful spells. Here's a helpful hint from the book, just for you. Build up the power on your wand and cast it when the spell is ready. But be careful. Don't overpower your spells, or you could end up in a spot of trouble. Thanks very much. Okej, czyli nauczyliśmy się czarów na drugi rok. Tu mamy przy okazji właśnie tą książkę z tymi czarami, żeby tam coś co nieco sobie utrwalić. I możemy oczywiście wejść w interakcję ze wszystkimi książkami i tak dalej, ale czy ja na pewno tego chcę? No nie wiem, nie wydaje mi się. Tak więc możemy opuścić już ten rezerwat. Well, Harry, did you get your book? Yes, Mrs. Weasley. I can't wait to try out what I've learned. Where did you lose your things, Ginny? I think I dropped my brass scales when I passed the fireplace in the magical menagerie. My new quill definitely fell into the back of Gamble and Japes. And I'm sure I saw Hagrid when I lost my speller tape, so I think that must be in the Leaky Cauldron. Magical menagerie, Gamble and Japes, and the Leaky Cauldron. Got it. We really appreciate this, Harry. It is so kind of you to do this for Ginny. Yes, Harry. Thanks so much. Now go on, show us what you can do with your new spells. Bet you can smash those barrels over there. Zauważyliście w ogóle też taką ciekawą rzecz, że Ginny w Harrych Potterach konsolowych, bo teraz mówimy tutaj o Komnacie Tajemnic na PS1 i na PS2, jest taka strasznie bardzo rozgadana, tak zupełnie jakby to nie była Ginny. Bo jak dobrze pamiętamy, Ginny była bardzo taka nieśmiała do Harry'ego, a tutaj kurde gada z nim jak gdyby nigdy nic. Okej. Niech tak będzie za ten, ale jest to dosyć interesujące, nie będę tego ukrywał. No, i możemy sobie sykla zebrać zaraz. Tak to się chyba mówi, sykle na to, nie? Dobrze chyba zapamiętałem. No. Tak więc patrzymy, co tu na dole jest. Czego tutaj nie ma. Co tu jest, co tu jest? Ja się pytam, co to jest. I kurde, ta typiara przypomina McGonagall. Nie wiem dlaczego. Może nie z wyglądu, ale z ubioru bardziej bym powiedział. Tam coś do Quidditcha. Sklep z Quidditchem był. Ale no wiadomo, jest zamknięty. Na razie tutaj nie chcemy iść. Ponieważ teraz będziemy musieli obok banku Gringota zebrać sporą ilość sykli, żeby kupić te... żeby ogarnąć sobie ten eliksir, no nie? Bo warto się zaopatrzyć w coś takiego, bo będziemy mogli się przy okazji w dowolnym momencie gry wyleczyć, no nie? I kurczę, ta brama, która jest tutaj zamknięta, bardzo mi sugeruje, jakby coś tam miało być, jakby jakiś tam miał być ukryty poziom, czy coś. Wiem, że tak nie jest, ale no wiecie, jak to jest. No nie powiem, nie pogardziłbym czymś takim, gdyby zrobili właśnie jakiś taki dodatkowy poziom. Bardzo bym był zadowolony i usatysfakcjonowany. A bank Gringotsów to jebać. Jebać, jebać i się nie bać. Dobra, bierzemy. Mamy 8 tych sykli i teraz idziemy do sklepu, w którym powinniśmy być wcześniej, czyli... Wow, dokładnie tak, tutaj musimy iść. Więc, siema ziomek, siema ziomek, odpalam sobie streama, lada moment. Excuse me, how much is this potion vial? It costs 8 sickles. Brilliant.
No, możemy teraz właśnie eliksir Wigenowy sobie ogarnąć. Thanks very much. I elegancko. To, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Więc teraz tak, musimy znaleźć teraz coś dla Ginny. Dobra, więc teraz musimy się udać do magicznej menażerii, czyli dokładnie tutaj, i zobaczyć, co tam trzeba dla Ginny znaleźć. Okej. To jesteśmy tutaj, zatem. I co tutaj możemy zrobić? Didn't you hear me, boy? I said, we're closed now. Go away. No kids today. If I'm careful, I should be able to creep past him. Aha, już widzę, co ta kamera oznacza. Widzę, że tu grubo będzie. Trzeba będzie, kurcze pieczone, skradać się. Coś, co kurwa bardzo lubię, nie będę tego ukrywał. Wręcz uwielbiam, normalnie to jest mój ulubiony gameplay, jeżeli chodzi o Harry'ego Pottera. Dobra, wypierdalaj, dziadek. Wypierdalaj stąd. Aaaa, kurde! Ale żeśmy go porobili. Dara tam, pal gumę, frajerze. Ja przyszedłem po moje rzeczy, po moje towary przyszedłem. O, karta, patrzcie, widzicie? Moje towary. Mówiłem? Mówiłem, że przyjdę po moje towary? Szósta już, kurczę. Dobra, nie to. Folio magii. Powiedz mi, kogo tym razem mamy. Tillytoke. A, to znamy już. 1903-1991. Po prostu wkleję wam opis tego, co było w wersji PC-towej. Ginny's Brass Scales. Mamy, co trzeba było zrobić. Mamy to, co powinniśmy zdobyć. Teraz musimy znaleźć się Ginny i jej to przekazać, no nie? Dobra, tak więc let's go do this shit. I know you're here somewhere. I wonder if the noise of a spell might distract him. Must you stock on notes? Aha, teraz musimy to zrobić w drugą stronę, tak? No tak, w drugą stronę trzeba. Wow. Dobrze. Dobrze ci tak. Chodź sobie tam, kurcze pieczone, miej we mnie wywalone. Ja sobie uciekam, mnie tutaj już nie ma. To, co miałem zrobić, to zrobiłem.